Dzień dobry, piękne, witam Was w sobotę, a raczej witamy. Lukasku, powiedz cześć. Powiedz cześć. 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 Siedzimy sobie w Lukaska ulubionym miejscu do zabawy, czyli na schodach. On tutaj lubi zrzucać przeróżne rzeczy. Wiecie, takie miękkie rzeczy, żeby nic tam nie uszkodził po drodze. A teraz padło na taśmy klejące. Mam kilka końcówek, także on sobie zapakował do takiego wiaderka i sobie je po prostu zrzuca. A później jak zrzuci wszystkie, idziemy na dół, zbieramy i do góry. Także dopóki mu się nie znudzi, to tak się bawimy. Wczoraj Lukasek miał urodzinki, skończył 3 latka. Ja go wzięłam do siebie tutaj na noc, dlatego że Dominika przygotuje pokój, napompuje balony, wiecie, napisy i tak dalej. Przy Lukasku absolutnie by tego nie zrobiła, dlatego że wiadomo, Lukas by bardzo chciał jej pomagać, no i bawić się tymi balonami, a tak to będzie miał taką niespodziankę, dlatego że ja go dzisiaj ładnie ubiorę, zawiozę go prosto na jego przyjęcie urodzinowe, takie wiecie, malutkie przyjęcie urodzinowe, to sama rodzina i tam też będzie miał kilka dzieci. Ja go już przygotowałam, ubrałam. Jedziemy po torta, bo zamówiłam oczywiście od naszej pani Edytki torta. I dotarliśmy już tutaj na miejsce i zobaczcie, jaki Edytka przepiękny tort zrobiła. On jest wykonany z masy. Te różyczki, te zawijające też są również z masy i postacie są z jakiejś tam bajki jego ulubionej na Disney Channel. Ja się nie znam totalnie na bajkach, może ktoś poznaje. Ja na pewno nie widziałam tej bajki. Bo my nie mamy przede wszystkim kanału Disney, no ale tak się przepięknie. Lukaska tort prezentuje, on już mi tutaj zerka, tak Lukasku? Podoba Ci się, co? On widział, jak ja wchodziłam do samochodu, to aż normalnie z tego fotelika chciał wybiec do tego torta. Co, ładny? Ładny? No? Piękny torcik dla Ciebie pani Edytka zrobiła. I popatrzcie, jak Dominika tutaj przepięknie zrobiła deskę serową, deskę ze smakołykami, tutaj są wędliny, sery, krakersy, owoce również, malinki. Także ja zawsze powtarzam, że Dominika jest mistrzynią w przygotowywaniu takich właśnie desek z przekąskami. Dzień dobry! Cześć! Masę sama wziąć? Cześć Patryk! No i tutaj nasz najmłodszy gość! Cześć kochanie! Nasza Alajka? Twoje pierwsze przyjęcie urodzinowe, to znaczy nie twoje, ale jesteś na pierwszym przyjęciu urodzinowym. Już po imprezce dziecięce urodziny mają to do siebie, że kończą się zazwyczaj wcześnie i o przyzwoitej porze można przyjść do domu. Ale jeszcze uderzamy do sklepu po jedną rzecz, na którą mam ochotę już od dawna. Mam nadzieję, że ten sklep jest po prostu czynny. Tak, wróciliśmy już do domu. Ja w ogóle przenoszę się z kuchni tutaj na drugą stronę, dlatego że zaczęłam nagrywać właśnie w kuchni przy oknie, a to jest moje ulubione miejsce do nagrywania, dlatego że chciałam Wam zrobić haul. No ale niestety prześwietlało mnie całą, dlatego że słońce świeciło na wprost mojego okna, także zwinęłam wszystkie swoje manatki
i przyszłam nagrywać, bo mam pewność, że tutaj słońce dzisiaj już nie wyjdzie, a więc widzieliście na przebitkach, że zdążyłam do tego sklepu dosłownie na 10 minut przed zamknięciem, także nie miałam dużo czasu, a i tak obleciałam wszystko, co chciałam. Zaraz pokażę Wam, co kupiłam w tym sklepie. Tylko dwie rzeczy, nawet 10 euro nie wydałam. I poszłam zobaczyć, czy jest nowa kolekcja Pola Costello, porcelany, czyli tam talerze, kubki, takie sprawy, wiecie, od zastawy stołowej. Ale o dziwo nie było jeszcze. Była jesienno-zimowa, ale wiosenno-letniej jeszcze nie było. Także nie wiem, co się stało, czy są jakieś opóźnione te kolekcje w tym roku, czy w ogóle nie będzie kolekcji, dlatego że zawsze, co roku, już w marcu, nowa kolekcja Pola Costello, jeżeli chodzi o porcelanę, już była. A tulipa nie ma. Dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Paul Costello, dlatego że mam nowych widzów, których serdecznie witam. Paul Costello to jest irlandzki projektant mody, który również projektuje przepiękną porcelanę. Ja kilkakrotnie w moich vlogach pokazywałam, dlatego że zawsze staram się coś z aktualnej kolekcji zakupić. Czy to kubek, czy to filiżanka, czy to jakiś talerz, czy to jakiś talerz właśnie na przystawki, na stół. Także staram się coś zawsze mieć z aktualnej kolekcji nowego, a no nie było, także nie wiem. No na pewno będę zaglądała do tego sklepu i patrzyła, czy coś się wkrótce ukaże, czy nie. Kupiłam dwie rzeczy. Drugą to przypadkowo, dlatego że patelnię do naleśników. My mamy jedną taką większą, ale ta mniejsza była za 3 euro, także stwierdziłam, kurczę, taka cena fajna, że aż żal nie wziąć za 3 euro. Jeżeli mnie ktoś ogląda z Irlandii i akurat potrzebuje patelni do naleśników, no to zapraszam do sklepu Dance Home, bo tam są i to jeszcze w promocji. To jest 22 cm, ja chyba mam 25 cm albo 26 cm patelnię, taką troszeczkę większą. Ale tak jak my na przykład robimy krokiety i zawsze te krokiety robimy, o, gdzieś tu włos mi leciał, te krokiety robimy w ilości hurtowej, dlatego że 100-120, a więc łatwiej nam jechać właśnie na dwóch patelniach. I kubek sobie kupiłam. To jest taki kubek, wiecie, do samochodu, dlatego że tutaj on jest z przykrywką, do podróży, do samochodu. Oczywiście w tych celach również będzie mi służył. Popatrzcie na jego design, bo jest naprawdę przepiękny. Jeszcze były w granacie, całe granatowe i całe białe, ale oczywiście ten mi się rzucił w oczy. No, przepiękny design tego kubka. Z plastikową tutaj pokrywką. Ona jest tutaj naprawdę bardzo szczelna. Ciężko w ogóle tą pokrywkę wyciągnąć. W środku jest metalowa. Ja głównie kupiłam ten kubek nie tylko z myślą o podróżach, ale głównie ten kubek kupiłam na taras, dlatego że sezon na muchy uważam za otwarty. Coraz więcej much jest nie tylko w domu, ale i na tarasie. No nie tylko much, dlatego że latają osy i tam inne owady. I ja najczęściej jak wychodziłam na taras, musiałam bardzo szybko pić tą kawę, dlatego że no jak się czasami zapomniałam, no to nawet do połowy kubka nie doszłam, to jakieś tam muchy czy cokolwiek mi tam latało. Także głównie kupiłam ten kubek, aby spokojnie, bez żadnego, wiecie, takiego strachu, że mi coś tam wpadnie i ja nie daj Boże to wypiję, to kupiłam sobie taki kubek z przykrywką na taras. No i wiadomo, jak gdzieś tam do podróży będę potrzebowała, to również będzie mi służył taki kubek do podróży, ale popatrzcie, jak się momentalnie ściemniło. Przed chwilą jeszcze było światło jako takie, a teraz już jest w ogóle kompletna ciemnica. I na zakończenie tego vloga przechodzę do Was troszeczkę tak pielęgnacyjno-kosmetycznie, mogę powiedzieć. Kończą mi się moje zapasy kremów, także w końcu zaczynam używać produktów z kalendarzy adwentowych i na pierwszy ogień poszedł Kiehl's. Przygotowałam sobie dwa kremy, jeden na dzień, ten na noc i serum pod oczy, dlatego że krem pod oczy również wykończyłam, ale nie wiem, gdzie ja go dałam. Także nie przyniosłam, dlatego że przyniosłam właśnie Bielendę, dlatego że będzie takie mini denko, dlatego że tylko i wyłącznie jednego produktu. Także wczoraj skończyła mi się ta Bielenda wegańska z glinką różową, cera sucha i odwodniona. Krem na dzień, na noc, no niestety na noc totalna klapa, na dzień pod makijaż super się sprawdzał, ale jeszcze stosowałam takie serum, które, no gdyby nie to serum, to ten krem, to nic by nie dawał nawet i przez dzień.
W każdym bądź razie ten krem bardziej polecam osobom, które mają delikatnie wysuszoną skórę, ale na pewno nie tak ekstremalnie suchą skórę, że potrzebują takich treściwych kremów do nawilżenia. Ale na przykład może osoby, które mają cerę mieszaną, idącą właśnie w kierunku suchej, no to taki krem akurat może fajnie się sprawdzać. No i tak jak powiedziałam wcześniej, osoby, które mają lekko przesuszoną skórę, to może będą czerpać radość z tego produktu, no ale dla mnie niestety za słabe. Okej, to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Ślicznie Wam dziękuję za oglądanie, za obecność i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, na razie, pa, pa!